wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło zaprezentować najpopularniejszego sportowca miasta i gminy Góry Kalwaria roku 2006. Organizatorem plebiscytu jest Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej, natomiast patronatem medialnym nad dzisiejszą imprezą, jak również nad plebiscytem, objęła redakcja nad Wisłą. I tak, trzecie miejsce zajął pan Emil Hans, którego zapraszamy tutaj. Otrzymał 1202 punkty. Jest on zawodnikiem klubu MKS Korona, jak również trenerem drużyny młodzieżowej, przepraszam. Zapraszam panią Elwirę o wręczenie statuetki. Brawa! Fundatorem Nagrody Rzeczowej jest pan Zenon Nadstawny. Bardzo proszę o wręczenie tej nagrody. Proszę bardzo. Dziękuję. Drugie miejsce zajął pan Tomasz Bąk, który otrzymał 1511 punktów. Zapraszam. To może zaprezentuję krótką sylwetkę tego zawodnika. Otóż jest on reprezentantem klubu sportowego Nadstal, uprawia sporty walki. W 2006 roku zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polskich Seniorów, jak również zdobył Akademicki Puchar Polski w kickboxingu. Zajmował również czołowe lokaty w otwartych mistrzostwach Włoch, Węgier i Niemiec. Natomiast fundatorem nagrody za drugie miejsce jest pan Leszek Parol, właściciel firmy Keep Top. Brawo dla nagrody. I tak, pierwsze miejsce zajęła pani Iwona Wicha, zapraszam, która otrzymała 2314 punktów. Uprawia biegi na orientację. Jest reprezentantką klubu UKS OSIR Góra Kalwaria. W 2006 roku zdobyła Mistrzostwo Europy w biegu sztafetowym na orientację. Jest mistrzynią Polski w czterech dyscyplinach. Sprinterskiej, średniodystansowej, długodystansowej i klasycznym biegu na orientację. Zapraszam panią burmistrz do wręczenia statuetki. Fundatorem Nagrody Rzeczowej są państwo Ewa i Ryszard Mikus, właściciel firmy ogólnobudowlanej Ekstra But w Górze Kalwarii. Brawa i proszę o wręczenie Nagrody Rzeczowej. Następnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom tego balu, który już od wielu lat wpisał się w tradycję Góry Kalwarii, a środki uzyskane z tego balu są przeznaczane na wspieranie sportu w naszej gminie. Chciałbym również w imieniu Rady Miejskiej powiedzieć, że pamiętamy o rozwoju sportu w naszej gminie, a dyskusje na temat przeznaczenia środków na ten cel są jednymi z bardziej burzliwych na posiedzeniach komisji i na sesjach Rady Miejskiej. Także, szanowni państwo, z tego budżetu, który posiadamy, też myślimy o sportowcach i staramy się przekazać jak największe kwoty na rozwój sportu.
dzisiejsi laureaci pokazali, że to owocuje, że zdobywają sukcesy na niwie zarówno polskiej, jak i ogólnoświatowej. I to tyle ode mnie, a dla wszystkich Państwa życzenia udanej szampańskiej zabawy do białego rana. Dziękuję.